Wypadek na morskim oku. Pod turystami załamał się lód na morskim oku. Pod turystami załamał się lód na morskim oku, poinformowała Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego TPN. Ukraińcom nic się nie stało. Lód załamał się ok. 10 metrów od brzegu. Turystom z Ukrainy udało się samodzielnie wyjść na brzeg. Nic im się nie stało. Lód na morskim oku jest zbyt cienki, aby na niego wchodzić. Władze TPN już od dłuższego czasu apelują o niewchodzenie na tafle zamarzających tatrzańskich jezior. O niebezpieczeństwie informują też ustawione nad brzegami tablice. Nad morskim okiem są także obecnie strażnicy parku, ale mimo ich upomnień, turyści wchodzą na zamarznięte jezioro. W pełni zimy, kiedy lód ma odpowiednią grubość, przez tafle morskiego oka turyści wydeptują ścieżkę skrótową prowadzącą w kierunku szlaku nad czarny staw pod rysami.